Mamo, tato, mogliście mówić, to bym pomógł. Daj. Nie, dzięki, to nie jest ciężkie, damy radę. Ale takie duże zakupy byliśmy wczoraj w supermarkecie. Aj, bo wujek Krzysiek przyjeżdża jutro. No, owoce, warzywa musieliśmy kupić, mama ciasto zrobi, ja jej pomogę. No jasne, ale w razie czego mówcie, to pomogę. Jasne, dzięki synek. Mamo, ale będzie cię tęsknić, prawda? I dzwonić. Córcia, no jasne, oczywiście, mnie już serce boli, jak sobie pomyślasz, ty wyjeżdżasz. Mamo, no ale jakoś zleci, no to tylko 2 tygodnie. Tato, dlaczego nie mogę jechać? Wszyscy jadą, wszyscy koledzy jadą. A będziemy grzeczni, znasz mnie. Synek, nie i koniec. Może za rok, ale ty w ogóle za młody jesteś, żeby jechać. Ja wiem, co się dzieje na takich wyjazdach. Alkohol, dziewczyny, śpiewanie do białego rana. Wydacie całą kasę na browary, nie będziecie mieli co jeść, nazbieracie grzybów i się tam wszyscy potrujecie. Ja jak byłem w twoim wieku, to pod żadne namioty nie jeździłem. No to skoro nie jeździłeś, to skąd wiesz, jak tam jest? Bo mama jeździła i mi opowiadała, okej? Tak? Mamo! A nim się waszy. Powiedz proszę, jak się poznaliście z tatą? Pod namiotami, słonko. Tata ci opowie. To był prawdziwy fanatyk obozowy. Mówię ci. Tato, jak to przystało na prawdziwych fanatyków? Cwaniak! Przecież mnie na własnej piersi wyhodowałem. Proszę, tylko śmieci po sobie tam w tym lesie pozbierajcie. Dzięki, tato. I biorę twój namiot. Córcia, ja naprawdę chciałbym ci dać na to kino ze znajomymi, ale ostatnio jest ciężko z pieniędzmi w domu. No sama rozumiesz, każda złotówka się liczy. Zaraz będzie nowy rok szkolny, podręczniki trzeba będzie kupować. Idź do piwnicy po wino. Już chwilkę, kochanie. Także sama widzisz, że w domu się nie przelewa. No dla ciebie jedno wyjście do kina to dla mnie rachunek do zapłacenia. Jednak ty krewetki wolisz na przystawkę czy kawior? Sama słyszysz, skarbie. Nawet z matką jedzeniem musimy się dzielić. O, synek. Co tam? A, tak dzwonisz. No dobrze wszystko u nas, dobrze. Co my możemy robić? Kolacja, jakiś film obejrzymy i do łóżka, no. Synek, my już starzy jesteśmy. No. Miło to słyszeć z twojej strony. No, to trzymaj się. Kochamy cię. Pa, pa. Zygmunt, chodź, teraz twoja kolej. Lecę. Ale cudownie, że jeszcze przez miesiąc wakacje. Jejku, ja tak uwielbiam siedzieć z wami przez całe dnie w domu. To co, dziś też planszówki? Ej tata, co wy tak łykacie zawsze z mamą w te wakacje? Witaminy, córeczko, witaminy. To co? Może statki gdzieś? O, statki! Synek, bojowe zadanie masz. Trzeba iść do sklepu i kupić jajka i mleko trzeba kupić. Ale dostajesz 5 dych i resztę możesz wydać na siebie. Nie musisz się spieszyć! Kochanie, zgadnij, co Zygmunt załatwił. Mamy 15 minut. Operacja sypialnia. Mamo, dziadek do mnie dzwonił, żebym mu pomogła w ogrodzie. Wrócę wieczorem. Dobrze, córeczko, pa, pa. No dobra, już do ciebie jedzie. Udało się. Dzięki, tato, jesteś najlepszy. Nie ma sprawy, córcia, ale pamiętaj, ty też byłaś taka naiwna.
Tato, ale co masz na myśli? Halo? Halo? Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeśli wam się podobał, łapka w górę, mile widziana. Poza tym dajcie znać w komentarzach, jak przyłapaliście waszych rodziców, w sensie jak was okłamywali. I wbijajcie na nasz Instagram na waksy. Tak. I widzimy się za tydzień. Papsy. Pa, pa.